Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj odpowiem na kilka pytań dotyczących mojego materiału o Dawkinsie i dowodach istnienia Boga świętego Tomasza z Akwinu. Zapraszam. Materiał poświęcony próbie obalenia dowodów świętego Tomasza z Akwinu cieszy się dosyć dużym zainteresowaniem. Może niekoniecznie jeśli chodzi o liczbę wyświetleń, natomiast bez wątpienia jeśli chodzi o liczbę komentarzy. I pojawiło się tam kilka pytań, które moim zdaniem warto jest poruszyć, na które warto jest odpowiedzieć w osobnym materiale i to właśnie czynię. A więc pierwsze pytanie to jest to słynne pytanie, można powiedzieć, dlaczego pierwsza przyczyna nie potrzebuje sama przyczyny. Zacznijmy od tego, że ten sposób myślenia zdradza niezrozumienie tego, co święty Tomasz mówi. Otóż katolicy nie mówią, że cofamy się, cofamy się, cofamy się i w końcu musowo przyjąć właśnie Boga, bo tak musi być i on już więcej żadnej przyczyny nie potrzebuje. To, co święty Tomasz tutaj mówi, to jest mnóstwo bytów przygodnych, mnóstwo rzeczywistości, które są, a których wcale nie musiało być, których kiedyś nie było. I dlatego mówi on, żeby wyjaśnić z punktu widzenia samego bytowania, z punktu widzenia, można powiedzieć, logicznego, czyli takiego, którym nakazuje nam logika, musi być proporcjonalna przyczyna, która wyjaśni zaistnienie wszystkich bytów przygodnych, wszystkich rzeczywistości, które same z siebie nie muszą być. I święty Tomasz mówi, że jedyne logiczne wyjaśnienie, które jest w stanie nam naprawdę wyjaśnić, dlaczego to wszystko w ogóle jest, to jest taka przyczyna, która jest źródłem samej siebie, która nie potrzebuje żadnego innego zewnętrznego źródła. Dlatego, że jeśli byłaby to przyczyna, która potrzebuje innego źródła, no to nie jest to pierwsza przyczyna, czyli jest bytem przygodnym. A skoro jest bytem przygodnym, no to znowu, aby ją wyjaśnić, potrzeba jakiejś innej przyczyny. I święty Tomasz mówi, dlatego logicznie rzecz biorąc, potrzebujemy przyczyny, która nie jest zależna od czegokolwiek innego. I to bardzo dobrze pasuje z tym, o czym mówiłem w tym poprzednim materiale, to znaczy jeśli spojrzymy na naszą rzeczywistość, to powiedzmy czas rozpięty, tą rzeczywistość czasu, to ta przyczyna musi być również przyczyną tej rzeczywistości czasu. Skoro ta przyczyna ma być również źródłem czasu, to oczywiście musi być poza kategorią czasu. Tak dochodzimy do pewnej właściwości tej pierwszej przyczyny, mianowicie do tego, że jest poza czasem. Skoro jest poza czasem, to nie może być w niej żadnej zmiany. Skoro nie może być w niej żadnej zmiany, to nie może również kiedyś jej nie być. Nie może również być kiedyś w stanie niebytu. Stąd ta przyczyna, pozaczasowa przyczyna, musi być źródłem samej siebie. Musi, skoro istnieje, a zgodnie z naszym sposobem poznawania musimy, jeśli chcemy zachować te podstawowe zasady naszego myślenia, że wszystko potrzebuje proporcjonalnej przyczyny, musimy przyjąć taką proporcjonalną przyczynę, która jest poza czasem, a skoro jest poza czasem, to musi być niezmienna. Skoro jest niezmienna, to nie może się kiedyś zacząć. Skoro nie może się kiedyś zacząć, to nie może mieć zewnętrznej przyczyny. Skoro nie może mieć zewnętrznej przyczyny, to musi być przyczyną samej siebie. I tutaj dochodzimy właśnie do pojęcia pierwszej przyczyny świętego Tomasza z Akwinu, czyli święty Tomasz mówi, że ta pierwsza przyczyna musi być samoistna, musi być źródłem samej siebie, musi być bytem koniecznym właśnie. Teraz znowu dochodzimy do jednego z dowodów świętego Tomasza z Akwinu. Musi być to byt konieczny. Musi być to pełnia bytu, niezależna poza czasem, niezależna od czegokolwiek innego, istniejąca poza rzeczywistością czasu, niepoddana jakimkolwiek wpływom. Święty Tomasz powie, że nie ma w niej zmieszania, żadnego zmieszania potencji i aktu, czyli możliwości i aktu, czyli tego zmieszania, które powoduje jakikolwiek ruch. O tym być może powiemy sobie kiedyś jeszcze dokładniej. Czyli ruch, czy jakakolwiek zmiana bierze się stąd, że ja mogę być
gdzieś indziej, a jestem tutaj, mogę się przemieścić, mogę coś pomyśleć, ale w tej chwili jeszcze nie myślę na ten temat i dlatego ta możliwość pomyślenia sprawia, że mogę faktycznie przeprowadzić, przejść w akt, czyli doprowadzić, pomyśleć o czymś, przejść w inne miejsce i tak dalej. Ta pierwsza przyczyna, w niej nie może być żadnego złożenia z możliwości i aktu, ona musi być czystym aktem, pełnią bytu, nie podlegającą żadnym zmianom. Skoro nie podlega żadnym zmianom, to nie mogło jej kiedyś nie być. Skoro nie mogło jej kiedyś nie być, jest poza czasem. Nie może być, nie może mieć przyczyny gdzieś indziej, poza samą sobą. Ta pierwsza przyczyna, która musi być również przyczyną samej siebie, która musi być samoistna. Nie wiem, czy to wyjaśnia to, co chcę powiedzieć, bo temat wcale prosty nie jest, natomiast wydaje mi się, że koniecznie trzeba to zrozumieć, żeby zrozumieć dowody świętego Tomasza z Akwinu. Dalej, kolejne pytanie, interesujące pytanie, które pojawiło się w komentarzach, to pytanie, dlaczego w ogóle jest potrzebna proporcjonalna przyczyna? Otóż zasada proporcjonalnej przyczyny jest jedną z podstawowych zasad naszego myślenia. Są to takie zasady, które jeśli je zanegujemy, to odbieramy podstawę jakimkolwiek naukom. To znaczy, jeśli usuniemy zasadę proporcjonalnej przyczyny, to żadna nauka nie ma sensu. Obserwujemy na poziomie empirycznym pewne fenomeny. Bez zasady proporcjonalnej przyczyny nie możemy wyciągnąć żadnego wniosku. Nie możemy wyciągnąć wniosku, że jest tak i tak, że takie i takie prawo obowiązuje. Nie ma takiej możliwości. To znaczy, jeśli zanegujemy zasadę proporcjonalnej przyczyny, a jednocześnie wyciągamy ogólne wnioski, to znaczy, że w praktyce stosujemy zasadę proporcjonalnej przyczyny, jednocześnie teoretycznie ją negując, i takich ludzi nie brakuje, jest mnóstwo takich ludzi, chociażby niemiecki idealizm, Kant będzie szedł troszeczkę w tą stronę, to znaczy neguje możliwość poznania rzeczywistości, ale jednocześnie wyciąga ogólne wnioski i mówi, że tak i tak jest, to znaczy to można później próbować filozoficznie szukać różnych ucieczek, ale co do zasady tak to działa. To znaczy, jeśli zanegujemy podstawowe zasady naszego myślenia, zasada chociażby niesprzeczności, czy właśnie zasada proporcjonalnej przyczyny, wtedy automatycznie usuwamy spod nóg grunt wszelkim naukom na poziomie idei. I to jest to, co może zniszczyć ostatecznie w ogóle naukę. To nam się teraz wydaje absurdalne, ale wcale absurdalne nie jest. Dlaczego nauka rozwinęła się w naszej cywilizacji? Dlatego, że właśnie był święty Tomasz, dlatego, że był święty Albert Wielki, czyli ludzie, którzy potrafili, wierzyli w moc poznania zmysłowego, wierzyli, że można coś poznać zmysłowo i później wyciągnąć z tego ogólne wnioski. A żeby w to wierzyć, właśnie trzeba wierzyć, że nasz rozum faktycznie jest w stanie poznać rzeczywistość. Poprzez poznanie zmysłowe jest w stanie weryfikować to poznanie zmysłowe, wyciągać ogólne wnioski i poznać rzeczywistość. Bez tego fundamentalnego założenia nie rozwinie się żadna nauka i dlatego może okazać się zabójcze dla nauki zanegowanie tych podstawowych przyczyn, a jest ono widoczne we współczesnej filozofii, chociażby właśnie w niemieckim idealizmie, choć będzie on próbował później jakoś tam się uratować, właśnie twierdząc, że tutaj to jest taki pragmatyzm, tak pragmatycznie zakładamy, że tak jest, ale wcale nie wiemy, czy tak jest, tylko że to oznacza w praktyce, że gdy człowiek tak mówi, że to jest tylko, no zakładam, że obowiązuje prawo grawitacji, ale w sumie nie wiem, czy tak jest, to znaczy, że no cała nauka to jest tylko i wyłącznie gdybanie. Nie ma tam żadnych praw, a w praktyce żyjemy dokładnie według tych praw, to znaczy układamy codziennie nasze życie dokładnie według tych praw. Dlaczego nie zostawiam mojego telefonu, żeby nie zawisiał tutaj w powietrzu, skoro nie wiem, czy prawo grawitacji obowiązuje? Zakładam, że tak, ale nie wiem. No to dlaczego nie sprawdzę? Dlatego, że wiem, że obowiązuje, dlatego, że to potwierdza moje empiryczne doznanie, dlatego, że wiem, wyciągam ogólne wnioski z mojego dotychczasowego zmysłowego poznania. A więc zanegowanie podstawowych praw naszego myślenia, jak na przykład zasadę proporcjonalnej przyczyny, odbiera grunt wszelkiej nauce i tak naprawdę prowadzi do takiego intelektualnego samobójstwa. Człowiek, który w praktyce konsekwentnie zaneguje te podstawowe zasady naszego myślenia,
musi zginąć. Konsekwentne ich zanegowanie oznacza, że nie uważam, że jest potrzebne, żeby zatankować samochód, żeby dojechać. Nie uważam, że to jest koniecznie potrzebne. Jaki jest związek między paliwem a moim jechaniem? Przecież nie obowiązuje zasada proporcjonalnej przyczyny. Skoro ona nie obowiązuje, no to mogę jechać zależnie od mojej woli, albo od czegokolwiek innego, albo od rzeczy zupełnie absurdalnych i niezwiązanych z tematem. To brzmi absurdalnie, ale jakby dociągnąć do końca, wyciągnąć ostateczne wnioski z zanegowania tych pierwszych podstawowych zasad naszego myślenia, to jest właśnie to. Dlatego Arystoteles powie, że człowiek, który neguje podstawowe zasady naszego myślenia, z nim się w ogóle nie dyskutuje, z nim się nie rozmawia, bo to znaczy, że on nie używa swojego rozumu. Kolejne pytanie, które chciałem tutaj poruszyć, to pytanie, jak to, czy w ogóle powiedzmy taki zarzut, poza czasem nie można mówić o żadnym ruchu, a więc nie można mówić o żadnej czynności, a więc nie można mówić o żadnej osobowości. Jest to znowu pewien antropomorfizm, to znaczy z jednej strony postrzegamy tą pierwszą przyczynę jako właśnie coś w rodzaju nas, czyli taka osoba jak my. Z drugiej strony postrzegamy czas w tej wizji zaproponowanej w tym komentarzu, postrzegamy czas jako jeden punkt, a nie jako bez czas. To jest pewna różnica, bo w punkcie czasu nie może być już, jakby punkt czasu jest zamrożony, tak? To jest jedna chwila, która zostaje zamrożona. Bezczas jest jednak czymś innym, to znaczy istnienie tej pełni bytu poza kategorią czasu to nie jest to samo, co ucięcie jednej klatki w bezruchu. W bezruchu faktycznie już nic się nie może wydarzyć. Poza czasem mogą się dziać rzeczy wieczne, wciąż się odbywające poza naszą kategorią czasu, właśnie wieczne. My z objawienia wiemy, że jest to pochodzenie trzech osób w obrębie Trójcy Przenajświętszej, czyli Ojciec, który rodzi Syna i Duch Święty, który pochodzi od Ojca i Syna, nieustannie w Trójcy Przenajświętszej, nieustannie wieczność, to się jakby nieustannie dzieje. Jest właśnie ta pełnia bytu, która nieustannie istnieje pełnością bytu w wieczności. To nie jest marazm bez czasu, ten bycie poza czasem, to nie jest życie w marazmie i w zastopowaniu, to nie jest stop klatka, tylko to jest pełnia istnienia, pełnia poznania i działania właśnie poza tą kategorią czasu. Dla nas jest to niewyobrażalne, natomiast jest to w zasadzie jedyne logiczne wyjaśnienie tej pełni bytu. Przyczyny, która istnieje właśnie poza czasem, to znaczy ta przyczyna, która jest jednocześnie pełnią bytu, a nie ma w niej żadnej zmiany. I to doskonale do siebie pasuje, bo żeby to naprawdę była pełnia bytu, właśnie musi być całkowicie tym aktem. Nie może być w niej żadnej możliwości do zmiany. Tam nie może być już żadnych możliwości, które gdzieś tam się zmieniają, postępu myśli i tak dalej. Czyli ta pełnia bytu, która istnieje w swojej kategorii poza czasem, tak, to znaczy w zasadzie poza wszelkimi kategoriami i nie przeszkadza to, że ta przyczyna, która istnieje bez czasu, może rozpocząć istnienie czasu. I teraz, no jak może rozpocząć istnienie czasu? Znaczy, że wcześniej nie było czasu. Nie ma żadnego wcześniej. Nie ma, czas rozpoczyna się dopiero właśnie w tym punkcie zero, w tym momencie, kiedy powstaje. I w tym momencie zaczyna się czas. Wcześniej tego czasu nie ma. Wcześniej nie ma. Bo znaczy, my jesteśmy tak bardzo uwięzieni w tej kategorii czasu, że nie potrafimy poza nią myśleć. Tak? To znaczy, oczywiście siłą rzeczy pojęcia, których używamy, są w odniesieniu do czasu. I w ogóle nie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, co to znaczy być poza kategorią czasu, bo tak bardzo jesteśmy w nią uwikłani. To naprawdę musimy tutaj sobie uświadomić, jak bardzo my siedzimy w tej naszej kategorii czasu. Logika nakazuje nam, czy same zasady naszego myślenia nakazują nam dostrzeżenie, przyjęcie tej pierwszej przyczyny, która jest poza kategorią czasu. I tutaj musimy przyjąć, że istnieje ta pierwsza przyczyna na sposób inny niż my, że to bycie poza czasem no właśnie oznacza coś, czego my nie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić i coś, co my tylko z trudem jesteśmy w stanie, powiedzmy, że jako tako zrozumieć. Co do zasady nie kłóci się idea osobowości z bezczasem, bo to nie jest stop klatka, bo właśnie wydaje mi się, że ten zarzut, że osobowość nie jest możliwa poza czasem, to jest właśnie wyobrażenie sobie bez czasu jako stop klatki, a nie jako pełni istnienia, która jest całkowicie zrealizowana właśnie w jednym, nie w jednym momencie, poza kategorią czasu. Właśnie tak używanie tego określenia jeden moment no jest mylące, bo to właśnie sugeruje taką stop klatkę, ale gdzieś tam siłą rzeczy nam się narzuca. Także
poza kategorią czasu, jak najbardziej jest możliwe, możliwa pełnia istnienia. W zasadzie tylko tam jest możliwa pełnia istnienia, bo w kategorii czasu właśnie musi być jakaś zmiana, tam musi się coś rozwijać, a żeby to była naprawdę pełnia, tak, to musi być właśnie poza tą kategorią, która wymusza pewną zmianę, bo jeśli to ma być pełnia bytu, no to nie może tam się nic dodać, zmienić. Bo wcześniej to by oznaczało, że nie jest pełnią. Nie jest tą pełnią tak naprawdę. Właśnie ta pełnia ma być pełnią w dosłownym tego słowa znaczeniu. A więc nie kłóci się idea osobowości z poza czasem, nie kłóci się stworzenie świata, stworzenie czasu z byciem poza czasem. To nie oznacza właśnie pełnia istnienia, pełnia bytu, pełnia aktywności. Bynajmniej nie oznacza tego, że nie może powstać na przykład kategoria czasu. Oczywiście nie ma wtedy, nie można powiedzieć, że był czas, kiedy nie było czasu, bo po czasu po prostu nie było, była wtedy wieczność. Stąd, gdy mówimy o tej wieczności Boga, to pięknie święty Augustyn odpowiada na pytanie, kiedy ojciec rodzi syna, właśnie w kontekście Trójcy Przenajświętszej. I święty Augustyn odpowiada teraz. W tej chwili, bo to jest zupełnie to jakby określenie, co się dzieje w Trójce Przenajświętszej, w ogóle nie przystaje do naszej kategorii czasu. To jest wieczność, to jest poza kategorią czasu, poza naszą kategorią czasu i ona jakby nie odnosi się do tej nam znanej kategorii. Mam nadzieję, że to odpowiada na to pytanie. Jeśli nie, to proszę o precyzowanie i dodawanie. Jeśli będą sensowne pytania na ten temat, to będę starał się na te pytanie dalej odpowiadać, bo wydaje mi się, że rzecz jest w jakiś sposób warta uwagi i ciekawa po prostu. Ciekawa, bo prawda jest ciekawa. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.